KSW 59. No, złamaliście ten kod. Rok temu miała się odbyć gala KSW Fight Code i poczekaliśmy rok na, na to, żeby ona się odbyła. Jaki to był rok y, dla Was, ten rok z COVID-em? Bo faktycznie kod złamany udało się robić gale y, no, bardzo regularnie i to jest chyba największy plus. Tak, no słuchaj, celowo chciałem wrócić właśnie z tym całym tematem fight Code'u i, i żeby nawet graficznie przypomnieć. To była jedna, jedyna gala w historii, którą musieliśmy odwoływać w zeszłym roku e, i oddawać ludziom pieniądze na potęgę. A pamiętajmy, że odwoływaliśmy ją na tydzień przed, co naprawdę to już jest, bo już jest kampania, już zawodnicy są przygotowani, no już wszyscy tak naprawdę już, już czekają, wiesz, na, na, na odbycie się gali. Ym, był ciężki, 7 miesięcy bez żadnej aktywności, no poza jakąś taką biurową. I back żeby po prostu nie dać się temu COVID-owi zjeść. Ale wyszliśmy na koniec roku, powiem dobrze, w takim sensie, że, że ten, ten strategiczny, jak się teraz okazało, ruch wejścia w pay-per-view no, uratował nam tyłek, w tym sensie, że organizacje, które dopiero teraz startują, jest im dużo, dużo ciężej. My już przyzwyczailiśmy naszych fanów, naszych kibiców do po prostu płatnego kontentu i weszliśmy. Winny anturaż małą galę, którą ja obecnie sobie w takim kameralnym stylu bardzo chwalę, bo, bo trochę mam mniej y, y, stresu, y, i poza tym, wiesz, to wydarzenie jest prawie jakby sobie sam wymarzył y, i, i działo się ono dla mnie, w, nie wiem, w, u mnie w pokoju, w salonie. Więc, więc taka, taka atmosfera mi naprawdę bardzo powaga i popasuje. No ale liczymy, że druga połowa roku będzie już tym też czasem, w którym przejdziemy na. na, na na duże hale. Ile straciliście w wyniku Covidu? Zapytam wprost, bo podejrzewam, że te wpływy z bramki, a ich brak musi być bardzo dotkliwy. Oczywiście, to, to, to wiesz, odeszło nam kilku sponsorów. Kilku sponsorów obniżyło kasę. E, wpływy z bramki, licencji, które się przez 7 miesięcy nie, nie komercjalizowało. E, w ogóle to jest jedno od finansowej. Straciliśmy też pewien taki rozpęd, bo w zeszłym roku byśmy już debiutowali w Niemczech. E, było na no tak, Niemcy były w planach, tak, no ale z tych nowych rynków to by były Niemcy, bo mieliśmy wrócić do Chorwacji, mieliśmy wrócić do Anglii. No więc jeszcze od strony takiej w ogóle strategicznych jakichś ruchów, rozbudowy brandu, no to tu ja bym upatrywał większą <laughs> stratę niż tylko i wyłącznie finansową. Dlaczego tak długo czekaliśmy na Mariusza Pudzianowskiego? Czy to jest efekt wirusa? Czyli fakt, że, że nie było wielu gal z tymi topowymi nazwiskami w minionym roku, a na Pudziana, jak dobrze pamiętam, to chyba czekamy już półtorej roku. No tak, no, słuchaj, no, Pudzian musiał się poleczyć, miał kontuzję poważną no i później rzeczywiście, wiesz, no, w momencie, kiedy on był po kontuzji my byliśmy trochę w, w nowym formacie, który nie wiedzieliśmy do końca, czy przy takich gwiazdach uda nam się spiąć to finans jak wiesz, z Mamedem też bardzo późno wróciliśmy, jeżeli chodzi o, o gale w tym takim charakterze studyjnym. No i właściwie tylko to. On chyba nawet nie chorował na przynajmniej nic mi nie wiadomo. Miał kontuzję, musiał się tam podleczyć i to też na pewno akurat ten rok się przysłużył, że, że, że Mario tam gdzieś wszystkie stare kontuzje po prostu sobie wyleczył albo, albo podreperował trochę zdrowotnie. Nie sądzisz, że trochę odcięliście się od korzeni. Mało freaków w KSW. Czyli z czegoś, czego słynęliście. Ja jestem momentami byłem nawet zawiedziony. Tak. Czy słynęliśmy? Ja myślę, że to był zawsze taki dodatkowy koloryt, ale nigdy jakby nie pozycjonowaliśmy siebie jako gala, nie wiem, z freakami. Oczywiście, to tak jak. jak y y y y y Trochę może do tych ambasadorów nawiążę, że są ci sportowi, i ci tacy, którzy mają wejść nam wiesz, na, na inny, inny e, poziom e, rozpoznawalności i, i, i zawsze w nazwiskach, które nie do końca kojarzą się z MMA, miały nam pobudzić dane sektory różnych e, e, działań. E, 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 i, i po prostu no, zbudować gdzieś brand e, i automatycznie, no to moim zdaniem się wydarzyło w wielu przypadkach o, dziękuję bardzo I, 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 przynodzam kawa jest potrzebna nie, nie ukrywam, że to nie było nie było, e, znaczy że to było zamierzone działanie, tylko tylko nigdy nie, nie chcieliśmy stracić galą flikową zawsze stawialiśmy przede wszystkim na sport a fliki zawsze były traktowane jako właśnie ten koloryt jako element, który ma pobudzić promocyjnie na rynek i też zdobyć gdzieś świadomość u fanów, którzy pewnie no przez nie wiem, czysto zawodowy, sportowego fajtera byśmy no nie osiągnęli. Dwa ostatnie pytania, bo widzę, że już kawa jest potrzebna w tym wywiadzie. Pierwsze pytanie. Norman Park pojawia się w Fame MMA, tam są plany, żeby go zatrudnić. Ja jestem ciekaw jak, jak, jak jest skonstruowana umowa Wasza z Normanem, no bo prezes Rozpara powiedział, że no będzie próbował porozumieć się z Wami i myśli, że to się uda, bo macie sobie wiele do zaoferowania. Tak powiedział? No właśnie to jak to z tym jest? Nie, no to ja tutaj nie, nie, nie chcę powiedzieć, że nie widzę możliwości porozumienia, tylko akurat nie na tym tle. Norman ma kontrakt z KSW i tyle. Norman po prostu już chyba po raz 64 pokazywał, że już nie do końca pamięta co podpisywał, co mówił, co robi i tak dalej. I to był wieczny problem z Normanem. Jest, jest zawodnikiem, który przynosi dużo problemów takich logistycznych, organizacyjnych, więc jakby to, że on znowu sobie ubzdurał, że jest wolnym zawodnikiem, no mnie to nie dziwi. On wie co jest, ma zapotrzebowanie, proponowaną walkę na maj. Co pan Rozpara ma w głowie, to ciężko mi też powiedzieć. Jakby tu nie musimy negocjować o Normana, bo, bo, bo Norman ma podpisaną po prostu kontrakt, umowę z nami, więc. I to wszystko? I to wszystko, tak. Nie wiem, co tam mówię. Wiem, że coś. E, e, próbują znaleźć chyba jakąś jemu formułę lekko półśmieszną, żeby walczył. No bo rzeczywiście w lekko półśmiesznej nie mamy kontraktu z Normanem, więc równie dobrze może gotować, może śpiewać, może tańczyć, na pewno walczyć z Ma nie może. Ostatnie pytanie to są zawodnicy, o których ostatnio było głośno. Shamil Musajew, Abus Magomiedow. jak wygląda sprawa z ich kontraktami i jak wyglądają te negocjacje dotyczące przedłużenia? Czy, czy zobaczymy ich w KSW, czy jednak uciekają? Nie, słuchaj, no nie, chcę, nie chcę jeszcze zapeszyć, ale rozmowy idą w bardzo dobrym kierunku. Ma propozycję przedstawioną i Shamil, i Abus, i, i, i przeciwników, i. i gdzieś tam nowych nowych widełek finansowych, więc liczę, że się dogadamy, ale fakt jest taki, że jeszcze tego kontraktu podpisanego nie mamy. W następnym tygodniu widzę się z ich menadżerem i będę już face to face z nim to załatwiał i myślę, że sfinalizuję i tylko tyle myślę, że bliżej jesteśmy do dogadania się z Szamilem niż z Sabusem, jeżeli chodzi o pewne jakieś tam perturbacje, ale, ale naprawdę liczę, że jeden i drugi... Inaczej, deklarują, że chcą zostać, tylko to jest kwestia teraz już wszystkich takich emocji, które rosły, narosły wiesz, w koło i, i co się gdzieś tam przykłada na, na jakieś roszczenia finansowe jakieś w ogóle roszczenia, więc to musimy trochę y, uporządkować, ale naprawdę... Wydaje mi się, że powinniśmy się z nimi porozumieć. To już absolutnie ostatnie pytanie, bo rozmawiałem z Mamedem Halidowym. Kto dla niego w drugiej połowie roku? Mamed doznał kontuzji, będzie miał trochę przerwy teraz. Hmm, bliżej jesteście zestawienia go z Roberto Soldiczem, czy cały czas podejmujecie próby zakontraktowania Andersona Silwę? Słuchaj. No, i jeszcze pamiętajmy, że jest między ze Scottem. I to są te trzy. No, jeszcze w sumie mamy rzucił nark nazwisko Narku. Tak, no i, i, i ta Zadra, która siedzi mocno u Mameda, no czyli w sumie mamy cztery nazwiska. Powiem ci, szczerze, że nie jest to ustalone. No tu czekamy też na, na, na deklarację ze strony Mameda. Mamy jakiś tam dość, wydaje mi się, bardzo fajnie przemyślany, promocyjny plan na, na jego najbliższe walki. No, jest mistrzem. W kategorii 8-4 chcemy, żeby mamet bronił tego pasa. Jest pomysł, żeby zostawić jakichś zawodników, którzy będą pretendentami. Mamet będzie walczył to mniej więcej na ile jemu pozwala obecnie prowadzone życie raz w roku, więc no, mogę teraz zapowiedzieć, że na koniec roku mamet zawalczy z kim, gdzie, co jak, to jeszcze jest też w kwestii ustalenia, bo pamiętajmy, że to nie jest tylko, znaczy inaczej, druga połowa roku jest, mamy tak naprawdę chyba trzy scenariusze. W zależności od tego, co przyniesie COVID, w zależności od tego, jak się różne kraje otworzą, jak będzie Chorwacja inaczej, jak będzie, nie wiem, Anglia będzie inaczej, jak będzie Polska i tak dalej, czy będzie możliwość na dużą halę, czy na małą. To, to też naprawdę to wszystkie, te wszystkie czynniki mają znaczenie, ale no, definitywnie mamy walczy na koniec roku, a z kim? No, jeszcze musicie chwilę poczekać. No to jak Chorwacja z Soldiczem, jak Anglia z Askamem, a jak Polska to z Andersonem no, może być tak, owszem. Jest. Dziękuję, rachunek wystawię. Nie no, to jest, ale jest jeszcze ci powiem, żeby tak już zaburzyć tą no, twoją strategię, że jest może jeszcze jako, wiesz, e, będzie jeszcze wcześniej właśnie walka dwóch pretendentów, na przykład taka opcja. Okej, okay, to czekamy, czekamy. Wielkie dzięki za rozmowę. Jeszcze z Narkunem, wiesz, też jest. Narkun też ma, wiesz, trochę deficyt mamy w tej, w tej e, półciężkiej. No więc, więc, jest kilka zestawień. Każde z tych zestawień nie za moim zdaniem. No i tym kończymy. No, za... Dobra, dzięki.